No nie lecą w tym roku filmiki łatwe i lekkie, pozytywne i radosne. No nie. Ten też raczej nie będzie wesolutki. Aczkolwiek pewnie zależy, jak na to spojrzeć. To wszystko mi się też trochę miesza i też jest to wszystko względne, jak odbieramy tą rzeczywistość. No ale ogólnie tak jakoś poczułam, żeby zgrupować to wszystko, co w tym roku się wydarzyło. I może to trochę jest jakieś takie... Czasami tak, jak mi to przychodzi do głowy, myślę, że może to jest jakiś rodzaj użalania się nad sobą, może jakiegoś za bardzo się skupiania na tym. Ale mimo wszystko poczułam, że to może byłoby dobre, żeby to gdzieś tu wyrazić. To jest taka przestrzeń moja, gdzie trochę mogę się wypowiedzieć, gdzie czasem w realności takiej namacalnej no nie zawsze jest na to przestrzeń, nie zawsze jest na to możliwość. Teraz jest taki trochę czas, że bardzo trudne doświadczenia, a trochę nie mam gdzie się tym podzielić. No i pewnie po to ten kanał sobie gdzieś kiedyś powstał. I no ciekawe, to taki przydługi wstęp na to. Bo ten rok naprawdę dał popalić mocno. I o podróży za Manitą mówiłam, że niełatwa dla mnie i trudna. No gdzieś tam zawołała w tamtym roku. Ja w to poszłam, bo czułam, że to ważne. I myślę, że ważne. To inna historia, że bardzo mocne doświadczenie. Dziś przypisuję temu rolę, tak sobie myślę, że to ona to zrobiła. Ona w sensie jakaś energia, która wierzy w to, że w grzybach w ogóle w tym świecie natury jest zawarta. No i zawkując sobie tą małanitkę, faktycznie jakby zrobiła się... Przestrzeń czyściła ogólnie wszystko, co się tylko chyba dało. Mam nadzieję, że to, co do tej pory zostało, nie będzie wymagało dalszego czyszczenia, ale to tylko jakieś takie życzeniowe myślenie, bo po prostu rozumiem, że to ma jakiś zamysł. Ciężkie do uchwycenia, ciężkie też do nazwania i przekazania takiego, bo to w ogóle te słowa w takich momentach to są miałkie i nie dają rady, no ale próbuję gdzieś mimo wszystko to łapać jako jakąś rzeczywistość. No dziwny to był bardzo czas, dziwny, bo to zaczęło się od tego właśnie mikrodawkowania manity, wręcz homeopatycznego bym powiedziała, bo naprawdę bardziej czułam, że się z nią intencją jakąś łączę, niż tak naprawdę ją spożywam. No ale gdzieś tam no, jakby ona do organizmu była dostarczana. Zaczęły się kłopoty z domem, jakieś dziwne grzyby na ścianie, niemożliwość poradzenia sobie z nimi, różne patenty stosowane, nic jakoś nie bardzo. Wszystko to jakoś takie było... Taki syf zaczął gdzieś wyłazić, to był początek. Potem zaczęła chorować mocno Summer. Zaczęła się jakby podróżowanie z nią na początku próby, że może jednak się uda to jakoś zrozumieć przez medycynę. Trochę to nie wyszło. Potem wywalił mi kręgosłup, także miesiąc czasu gdzieś leżałam. Chwilę później zdecydowaliśmy z Kiwim, bo te konflikty gdzieś między nami bardzo mocno zaczęły się ujawniać, jakby wyszło dużo więcej jeszcze na powierzchnię. Więc uznaliśmy, że może musimy to jakoś sobie przemyśleć, czy my chcemy, czy nie chcemy być razem dalej, czy możemy w ogóle, bo może chcieć to chcemy, ale coś nie wychodzi. No i miał pojechać sobie na taki czas przemyślunku do swojego miejsca, do swojego miasta. No i pojechał i tam zadziało się dużo mocnych czynników, które spowodowały, że gdzieś tam odfrunął psychicznie i ciężki bardzo to był moment, bo nagle straciłam totalnie kontakt z kimś, z kim ten kontakt miałam bardzo duży. I ta niemożność porozumienia się na wspólnym jakimś rozumieniu świata
bo rozumiem, że po coś to jego doświadczenie psychozy było i nie widzę w tym tylko choroby, w ogóle nie widzę w tym choroby jako takiej, tylko że jest to jakiś krzyk, wołanie o coś. No ale dostępu tam nie ma do skomunikowania się, więc no była próba jakiegoś sprawienia, żeby się móc dogadać. I ona była strasznie trudna i w ogóle nieudana mocno. Ja w niewiedzy, co zrobić w takim momencie, w bardzo trudnych swoich doświadczeniach, emocjach, których po prostu nie wiedziałam absolutnie, jak sobie z nimi poradzić. W tym samym czasie sama zaczęła bardzo mocno chorować, nie wiedziałam, czy mam się skupiać na Kiwim, czy mam się skupiać na sobie, czy na Summer. A na sobie właśnie nie bardzo miałam jak, w sensie nie znajdowałam takiego sposobu. Bardzo, bardzo się bałam innych ludzi, w sensie blisko siebie, więc gdzieś też się dużo musiałam poodcinać. Tam bardzo skomplikowany mechanizm się zadział. I no, nie było to tak, jakbym sobie tego życzyła. Tak w którymś momencie niestety nie dałam rady, nie wytrzymałam. Też jakby byłam w takim potrzasku, że ja wiedziałam, że jak się zaczęła u niego ta akcja, to był jeszcze taki krótki moment, jak on tam był, gdzie czułam, że jakby przyjechał prawie że natychmiast, to jeszcze może byśmy coś uratowali, może by się to nie rozwinęło tak. No ale nie udało się tak zrobić i no i przyjechał 2 dni później, gdzie ja wiedziałam, że to już jest mocno za późno, więc no z bezsilności wyszły jakieś leki i to w ogóle wiem, że to nie tędy droga była. Potem niestety skończyło się tak, że wrócił tam i uznaliśmy, że to się nie uda między nami za bardzo. W sensie ja uznałam, bo z nim kontaktu za bardzo nie miałam w tym momencie takiego realnego. No i wrócił tam i jakby gdzieś bardzo nie chciałam, żeby trafił do szpitala, no ale jednak trafił. Myślałam, że może zostanie jakoś tam ogarnięty, bo wydawało się, że praktycznie wychodzi gdzieś tam z... To był taki moment, gdzie ja go odesłałam, że wydawało się, że te leki zaczęły działać, natomiast ja już byłam na takim skraju wyczerpania, że nie byłam po prostu w stanie dalej pociągnąć tego. Miałam wrażenie, że każdy kolejny moment to po prostu będzie doprowadzić do czegoś bardzo, bardzo złego. No i się poddałam tam, za co gdzieś tam sobie mocno plułam i pluję chyba dalej gdzieś tam trochę, nie? Mimo że próbuję sobie to wybaczyć. No i ten szpital namieszał, strasznie namieszał. Leczenie u nas to nie jest leczenie, tylko to jest, wydaje mi się, w mojej perspektywie, to jest naćpanie człowieka, tak żeby przestał w ogóle istnieć. No i teraz łatamy konsekwencje tego, więc teraz jest drugi biegun, teraz jest bezsilność, depresja i odreagowywanie tego, i Kiwi teraz jakby to musi przetrawiać, nie? I no i ja też pośrednio. I to był bardzo, bardzo, bardzo trudny moment, bo zostałam bez niego. Tu w domu straszny bałagan wszystkiego, co się tylko dałoby wymyślić. No nie działało mi praktycznie nic, było zimno. Summer cierpiąca, uciekająca gdzieś z domu. Ja próbowałam jej tu szukać, biegać za nią. Ona gdzieś się chowała, szukała tego miejsca. Próbowałam z nią jeździć po nocach gdzieś. Nie byłam w stanie spać, bo cały czas na czujce. Ona biedna się strasznie męczyła. Nikt nie wiedział, co jej jest, ale ciągle, że a może to, a może to. Nie było też takiej jasnej decyzji, że to nie ma sensu. Ja też czułam, że ona powinna w swoim tempie odejść gdzieś i to wszystko było takie pokotłowane. W domu nie byłam w stanie odpalić pieca. Nie działały mi komputery, telefony. Lodówka mi się wywaliła w którymś momencie. Pralka, jakby, no, przestrzeń tak dawała tam po garach, że jakby ktoś tego, znaczy, no pewnie nikt mi nigdy nie uwierzy, że to naprawdę się działo. Było bardzo naprawdę trudno tam i to jakoś, nie wiem, jakimi siłami gdzieś się udawało jednak, nie, walczyć o tą Samerkę. Poddałam się ze mną i z Kiwim.
No i w którymś momencie nastąpił taki przełom, że nie wiem, co się stało. Że jednak jakby pojawiła się ta wersja, że Kiwi ma wrócić, że to jednak jest o czymś. No i wrócił, okazało się, że w ogóle wszystko na chwilę się stało takie łatwe, lekkie i przyjemne, bym powiedziała, tak? No bo trzeba było powoli schodzić z leków, gdzie w ogóle dzięki jakby pomocy wspaniałej kobiety, która nam jakby pomogła powoli ten proces ogarnąć tego schodzenia. Iza, dziękuję bardzo, jak słuchasz. To powoli z tych leków zaczęliśmy gdzieś tam się wydobywać i gdzieś ten stan zaczął się trochę polepszać. No ale no, konsekwencje tych wcześniejszych leków, no jakby są. Pewnie jeszcze jakiś czas, może nawet będą. I przez jakiś czas było względnie ok, nawet samerka na chwilę się zrobiła taka w ogóle zdrowa. 2 tygodnie miała takiego totalnego luzu. Normalnie, jakby zdrowy kot. Też nikt nie wiedział, o co chodzi i dlaczego. No ale strasznie się cieszyliśmy i w ogóle ekstra. No ale chwilę później zaczęło się coraz gorzej, coraz gorzej. No i w którymś momencie jakby dała mi znak, że ona już dłużej nie wytrzyma. No i to ja za nią musiałam tą decyzję podjąć, czego też bardzo, bardzo nie chciałam. I wiedziałam, że to jej odejście jest po coś, że to jest jakiś sens w tym. I czuję do tej pory, tam dziwne się rzeczy dzieją, jakby z tą śmiercią związane. Dziwnie tego wszystkiego doświadczam, bo ogólnie mam pewne przekazy, które się wydarzają. Może kiedy indziej o nich. No i idąc dalej, jakby gdzieś zaczęło się dziać źle z Winter, czyli jakby w tym procesie bardzo dużej straty. Nagle Winter się posypała totalnie, więc zaczęła się historia z Winter. Też nie wiedząc, co jej jest, też znowu takie próbowanie, testowanie w pewien sposób. Czy to pomoże, tamto pomoże, teraz żałuję w ogóle, że to się działo. Ale człowiek jest tak bezsilny i tak nie wie, co zrobić, że robi jeszcze po tamtym lęku. Myślałam, że może ją dam radę uratować. I gdzieś tam intuicyjnie jakoś się bardzo mocno we mnie działo, że po prostu muszą przyjść nowe koty dwa i że one się muszą zadziać. I to było wręcz aż takie. Na zewnątrz ktoś patrzył, by powiedział, że kompulsywne, nie? Po prostu szukałam gdzieś jakichś kotów, żeby one gdzieś się po prostu wydarzyły. No i faktycznie się jakimś tam fartem wydarzyły. Myślałam, że to będzie właśnie taki moment takiego nowego życia, nie? Że to po prostu jakoś gdzieś naprawi, wiedząc, że to może być trudne też. No ale się pojawiły. Pojawiły, faktycznie wprowadziły bardzo dużo jakby radości i wesołości. I uzdrowiły gdzieś tam, ja to tak czuję, Winterkę. I Winterka naprawdę odżyła, mimo że konflikty były bardzo duże i to był problem, jak to rozwiązać, bo nie dogadywały się i ta socjalizacja nie zachodziła tam dobrze między nimi. No, nie było pewności, czy to w ogóle one się kiedyś polubią tak naprawdę. Ale zaczęła jeść, zaczęła jakoś normalnie funkcjonować, przestała mieć te swoje objawy męczące, więc jakby wszystko szło jakby ku lepszemu. Jeszcze w tym wszystkim to jakby pojawiła się czaga, nie? Której też myślę, że dużo, dużo można było przypisać pomocy. Także jakby co polecam chyba. W tym samym czasie jeszcze wywalił się gabinet, czyli też takie wyjście totalne z systemu, które takie przymusowe trochę. Ale trochę jakby okej, okay, natomiast no trudny ogólnie temat, nie? Takie pozbawienia się takiej namacalności, bazy, takiej gdzieś tam no materii, tak? Jakby tych czterech ścian, w których łatwo przyjąć pacjenta i co dalej, jak dalej, co z tym zrobić. No i też za tym jakoś gdzieś poszłam i tak wydawało się, że to już jakoś może się wszystko ułoży. No i w tym momencie jakby Winterka postanowiła też zakończyć swój czas tutaj i też to niezrozumiałe dla mnie, jak to mogło się stać w tak krótkim okresie czasu, jedno po drugim. Przedziwna jest ta historia, tak? Jakby
Wiem, że po coś. Wierzę w to, że one gdzieś zabrały jakąś dużą część jakiegoś syfu. Że ta Amanita coś rozpoczęła. Że to jakby dalej gdzieś musiało się gdzieś przemielić. Że te moje kocie dzieciaczki, to one gdzieś coś mocno załatwiły, zabrały, oczyściły, nie wiem jak to nazwać. Wiem, że to po coś. Wiem, że jakby chciałabym, żeby to nie poszło jakoś na marne, żeby to się zamanifestowało jakoś w moim namacalnym życiu. Chociaż na razie no, to życie jest jakby mocno nie takie, jakbym sobie życzyła. Mocno jakby gdzieś się pogubiłam i za życie się gubię. Więc ogólnie chyba nie jest jakoś nic nowego, ale no faktycznie odmówiło posłuszeństwa dużo systemów w moim organizmie, łącznie z nerwicą i bezsennością i objawami jakimiś fizycznymi. I to wiem, że to wszystko jest kwestia odreagowania tego wszystkiego, co się działo przez ten rok. A równocześnie jestem często w fazie wyparcia jakiegoś i totalnego w ogóle, że to się w ogóle nie wydarzyło, że tego chyba nie było w ogóle. Dziwne odczucie bardzo. Dziwne, bo trochę nierealne i jakby łączy się teraz chyba z tymi, którzy tak jakby czasem mi o tym opowiadali. Trochę nie byłam w stanie tego przejąć przez swoje ciało. Nie byłam w stanie zrozumieć, jak to może być, nie? Że coś się doświadczyło, a tego organizm jest tak trudne, że organizm to gdzieś odpycha od siebie na dany moment. No i wiem, że kiedyś przyjdzie, nie? Wiem, że kiedyś to jakby poczuję. Ale też jest to bardzo dziwne, bo jest to takimi falami jakby i tak jak o żałobie jest wiele pisane, ale wiele jest też mitów. Jakby żałoba nie ma swoich etapów konkretnych, które się wydarzają, tak jak są rozpisane standardem. To jest przeróżna, potrafi falować, potrafi uderzać, potrafi znikać, potrafi być na chwilę, potem znowu. Potrafią być właśnie momenty jakiegoś wyparcia, potem znowu odczuwania. To jest bardzo indywidualna kwestia, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży temat. Jakby no życie tak mi trochę chyba daje to wszystko po kolei doświadczać. Dużo przyszłam fizycznie gdzieś, jakby później z pacjentami łatwiej mi było zawsze się porozumieć, bo wiedziałam jakby co znaczy jakiś dany rodzaj bólu, no bo faktycznie trochę tych chorób skróżnych sobie tam gdzieś poeksplorowałam, ale żałoby jeszcze nie doświadczałam. I no gdzieś mam poczucie jakiegoś bardzo głębokiego równocześnie w tym spokoju, nie wiem, tak jakby te moje dwie dziewczynki przeprowadziły mnie przez jakby temat śmierci, zaznajomienie się z nim, trochę mi go oswoiły. Takie jest wrażenie moje, bo pewnie to wrażenie mylne może nawet, że jakoś gdzieś czuję się spokojna ze śmiercią. W sensie nie mam o śmierci takiej jednej wielkiej niewiadomej. W sensie wiem już jak wygląda, wiem jak wygląda nawet ta najbardziej taka nieprzyjemna, nie? Czyli tragiczna gdzieś, bo zarówno Summer jak i Winter niestety tej śmierci miękkiej i łatwej nie miały. No i to wszystko jest, myślę, duży temat. I co z tego dalej? Jak to będzie dalej? Nie wiem. Wiem, że aktualnie, mimo że akceptuję śmierć i czuję, że właśnie ona jest jakaś taka po prostu, to jest jakiś etap, przejście, że tak do końca nie jest to o jakimś odchodzeniu, tylko przemienieniu, to no, równocześnie jestem w masie lęków, których no, naprawdę nie potrafię chwilami opanować i jest to problematyczne, bo jakby odnośnie małych łobuzów, no naprawdę jakby ciężko jest mi podchodzić do tematu wypuszczania ich swobodnego z domu, bo ciężko, no bo jakby ewidentnie boję się po prostu, że coś im się stanie. Mam jakieś myśli dotyczące, że tu sobie coś zrobią, tam sobie coś zrobią. W takich momentach czasem myślę, że no, to może było właśnie za szybko. A z drugiej strony
Myślę, że gdyby nie one, to no, ciężko wyczuć, jakby to się potoczyło, bo mogłoby bardzo nieszczęśliwie. Więc one gdzieś są, ratują trochę, bo naprawdę powodują codzienny uśmiech i jakiś taki. No jest z nimi naprawdę bardzo wesoło, ciekawie. I one gdzieś są tym nowym, nie? Tak jakby Summerka, Winterka ustąpiły miejsca czemuś nowemu. I chciałabym, myślę, że to tak, że to się też przełoży na to fizycznie, namacalnie w moim życiu odczuwanie, bycie, że coś tam się pyknie i będzie trochę inaczej w... No właśnie, w tym jakimś doświadczaniu. Na razie nie jest, nie? Może będą następne jakieś momenty, gdzie się podzielę czymś i może coś się okaże. Na razie jest ciężko, bo no też niełatwy właśnie moment z Kiwim jest, gdzie też te nasze konfliktowe aspekty znowu gdzieś tam są, no bo zdaję sobie sprawę, że aktualnie dosyć niełatwa jestem ja też w byciu, więc to wybija wszystko i jest trudno nad tym zapanować. Nie ma jak nad tym zapanować, a właściwie nie wiadomo, czy to dobre by było. Ale no jakby, no to chyba na kolejny filmik jakby, co próbuję zrobić. Psycha jak bardzo wie, że niby powinno być ze sobą w zgodzie, a równocześnie tak bardzo wie, że jak jest ze sobą w zgodzie, to wtedy może się popsuć i to programy, które gdzieś tam są pod spodem, tam jest masę rzeczy. I równoczesna taka myśl, że to wszystko nie ma i tak żadnego znaczenia. Że właśnie przychodzi chwila i to wszystko znika i nie ma nic, nie? Albo coś, ale zupełnie inaczej niż dotychczas. Także jeśli ktoś jest w podobnych momentach, bo chyba czas jest ogólnie mocny, przynajmniej tak mówią, ja nie wiem, ja aktualnie wszystko podważam i wszystkiemu zaprzeczam, ale jeśli wierzyć temu, że to jest jakiś taki czas przemian mocnych, to wysyłam jakby swoje doświadczenie jako, nie wiem, rodzaj wsparcia. Też doświadczam. Także tyle na dzisiaj.